Z Ewangelii Świętego Mateusza. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Podobne jest Królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Perły świętej Urszuli. Na podstawie książki Zgromadzenie sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Zmarłe siostry w latach 1907-2005. Prezentacja wpisuje się w obchody jubileuszu stulecia zgromadzenia. Ukazuje bowiem powołanie zakonne jako najcenniejszy, po wierze, dar Pana Boga i najpełniejszą, piękną, uszczęśliwiającą odpowiedź powołanego na ten dar. Jest to prezentacja naszego zgromadzenia z jego najpiękniejszej strony, we wspomnieniach o naszych świętej pamięci siostrach. Siostra Anuncjata Januszkiewicz mówiła: nie ma nic piękniejszego na ziemi nad życie zakonne. Poza wiarą jest to największa łaska. Trzeba tylko sięgnąć do jego głębi. Trzeba doszukać się tej perły, o której mówi Chrystus w Ewangelii. I trzeba być naprawdę gotowym sprzedać wszystko. Siostra Małgorzata Cytrona wstąpiła do sióstr Urszulanek w Krakowie w 1882 roku. W 1907 z matką Urszulą Leduchowską pojechała do Petersburga i jako pierwsza przeszła do naszego zgromadzenia. Matka założycielka powiedziała o niej: chociaż brzydka i stara, jest perłą cnoty. Siostra Dolores Sobel w życiu wewnętrznym osiągnęła głębokie zjednoczenie z Bogiem. Mistyczne łaski, jakich doznawała, umiała tak ukrywać, że nawet siostry bardzo jej bliskie dowiedziały się o nich po śmierci siostry. Tylko przełożonym zwierzała się z przeżyć mistycznych, gdyż głęboko wierzyła, że każda przełożona zastępuje jej Boga. Przed śmiercią na raka napisała: Bóg chciał, abym tu w zgromadzeniu Serca Jezusa Konającego była i by tu wypełniła się w stosunku do mnie Jego przenajświętsza, miłująca wola. Teraz mam najważniejszą pracę – miłowanie Boga aż do ostatniego ścięgna duszy i ciała i do ostatniego tchu tu na ziemi. W tym mieści się już moja miłość do całego Kościoła Świętego i do naszego zgromadzenia. Patrząc na mnie, można by sądzić, jaka to biedna, cierpiąca osoba. A ja jestem taka szczęśliwa i zadowolona. Dusza moja rozpływa się w miłości. Jezus spełnił wszystkie moje najśmielsze oczekiwania. To przechodzi wyobrażenie, jakim szczęściem jestem przepełniona. Siostra Emeryka Czechowicz. W 1953 roku, w 15 roku powołania, została doświadczona chorobą psychiczną.
W tym bolesnym doświadczeniu tkwi tajemnica ofiary jej życia, którą, jak sama kilkakrotnie wyjawiała, złożyła Bogu za nawrócenie Rosji. Była obrazem Kościoła w Rosji, milczącego, pozbawionego sakramentów świętych, zamykanego w zakładach psychiatrycznych. Na 2 dni przed śmiercią odzyskała pełnię zdrowia psychicznego. Siostra Joachima Sobczak mówiła: w życiu były różne chwile, ale najmilszymi były te, kiedy było mi bardzo trudno, ponieważ zawsze szukałam tego, co można by Bogu ofiarować. Cieszę się, że mogłam cierpieć dla Boga. Nie ulęknę się cierpienia. Chrystus dopomoże. Tyle mam radości z tego, że mogę Panu Bogu służyć. Dziękuję Ci, Boże, że jestem w zgromadzeniu, które czci Twoje kochające i konające serce. Siostra Monika Żółtowska była uwrażliwiona na wszelką biedę ludzką i gdzie mogła, starała się jej ulżyć. Siostry opowiadały, że jadąc autem zauważyła w rowie leżącego człowieka. Zatrzymała się i kocem przykryła nietrzeźwego mężczyznę. Nazajutrz tenże z podziękowaniem odniósł siostrze koc. Na pytanie, skąd wiedział, kto go okrył, odpowiedział: siostro, takie gesty widzi się nawet śpiąc. Śmierć siostry wywołała wielki żal wśród biedaków, którzy całowali trumnę i płakali, a za użebrane pieniądze kupili kwiaty. We mszy świętej pogrzebowej uczestniczyło wielu przyjaciół, podopiecznych, a nawet prostytutki, którym poświęcała wiele czasu i serca. Siostra Emiliana Czerwińska modliła się: spraw, Jezu, abym ukryta w oczach świata zrozumiała w Twoich ranach najświętszych dwie prawdy: kim Ty jesteś, a kim ja. Pozwól mi zamieszkać w Twoich ranach najświętszych na zawsze. Siostra Cyryla Płonka była stale w dobrym humorze. Mieszkańcy Wirie nazywali ją siostrą uśmiech. Miała silną wiarę w obecność Chrystusa w każdej osobie ludzkiej. Była uosobieniem dobroci. Siostra Apolonia Górna pisała do matki Andrzei Górskiej: nigdy nie myślałam, że już tu na ziemi można być tak szczęśliwą, że z radości za tyle dowodów Bożej miłości dla nas chciałoby się aż płakać. Siostra Julianna Sfora swój życiorys zakończyła słowami: dzięki dobremu Bogu wszędzie jest mi dobrze, wszędzie jestem szczęśliwa, bo wszędzie mogę służyć Jezusowi. Siostra Gwalberta Janicka wielokrotnie opowiadała siostrom o dziwnych snach, jakie miewała od wczesnej młodości. W snach tych otrzymywała od Pana Jezusa i Matki Najświętszej, a także od Matki Założycielki,
różne cenne wskazania, pouczenia, a czasem upomnienia. W dniu śmierci w szpitalu, wcześnie rano, poprosiła o komunię świętą. Kapelan chodził zwykle do szpitala po południu, lecz na wezwanie chorej przybył bez zwłoki. Przyjęła Eucharystię z wielkim rozradowaniem. Leżała przez pewien czas cicho, zatopiona w modlitwie. A potem powiedziała do współchorych w sali szpitalnej: otwórzcie szeroko drzwi, idzie Pan Jezus i Matka Boża. I po lekkim westchnieniu zakończyła życie, pozostawiając otoczenie pod głębokim wrażeniem pogodnej i pięknej śmierci. Siostra Eryka Monkiewicz. Na jej prośbę matka założycielka napisała hymn do Gwiazdy Morza. W nowicjacie, którego była mistrzynią, była jej matka, która po śmierci męża wstąpiła do zgromadzenia. W 1933 roku napisała akt zawierzenia siebie i nowicjatu Matce Bożej. Na ręce Twoje, o jasna moja Pani, składam mój urząd. Tobie oddaję, Twojemu sercu macierzyńskiemu polecam każdą z dusz, którą Bóg powierzył mojej opiece. Bądź im matką, jak również tym, które po mnie przyjdą. Pociągnij każdą z nich miłością ku sobie. Czuwaj, Maryjo, świeć gwiazdo, strzeż, Matko. Niech ta korna modlitwa moja w serce Twe na wieki zapadnie i niech drga w nim echem, dopóki będzie istniał ten dom, dopóki będziesz matkować w nowicjacie. Gwiazdo morza świeć, świeć im. Siostra Longina Pindel. Matka założycielka po powrocie z Rzymu powiedziała o niej: moją kochaną siostrę Longinę już pod ziemią zastałam. Chorowała jak święta, zawsze pogodna, uśmiechnięta. Siostra Alfreda Jędrzychowska. Tuż przed śmiercią miała chwilę ekstazy. Była tak piękna, że czuwające przy niej siostry pozostały pod głębokim wrażeniem tego przeżycia. Siostra Dolores Nowakowska. Przed wstąpieniem do zgromadzenia wokalistka na światowych estradach. Potem w zgromadzeniu współpracowała z księdzem Montinim, późniejszym papieżem Pawłem VI, który po latach, wspominając siostrę, powiedział: to była święta. Matka Franciszka Popiel. Po tragicznej śmierci powszechnie wyrażano opinię o jej świętości. Ksiądz prymas Stefan Wyszyński napisał: w połowie życia upomniał się o nią dla siebie Najwyższy Pan i Dawca Życia. Miał do tego prawo, bo urzeczywistniała w sobie ideał, któremu służyła ta wierna sługa zgromadzenia serca Jezusa konającego. Siostra Rucha Jabłońska. W Miłkowie i Gromadzicach ludzie mówili: święta siostra, która nam tak bardzo pomagała i zbliżała do Boga.
Siostra Paschalisa Szpakowska. Lubiła młodym siostrom mówić, jakie szczęśliwa, a na pozostawionej kartce napisała: ponieważ tak długo żyłam, niejedną przykrość kochanym siostrom wyrządziłam, niejeden zły przykład dałam. Za wszystko pokornie przepraszam. Dziękuję Matce Generalnej i całemu zgromadzeniu, że tak długo mogłam korzystać ze szczęścia życia zakonnego. Dziękuję Bogu za wszystkie łaski, za powołanie i za cierpienie. Już wkrótce opuszczę wygnanie, a pójdę do Ojca. Drogie siostry, życzę wam wszystkim, by wasze życie i wasze czyny były ozłocone miłością Bożą. Siostra Jakuba Kłaczek przed śmiercią napisała list do rodziny. Kochana mamusiu i drogie rodzeństwo, oto skreślam parę słów mojego pożegnania z wami na tej ziemi. Pan woła mnie, trzeba się śpieszyć. Przez tyle lat życia zakonnego czekałam na tę chwilę i oto upragniona godzina się zbliża. Wiem, że zranię wasze kochające serca, lecz ból to tylko na tej ziemi, a tak szybko przemijający. Po otrzymaniu wiadomości niech popłynie hymn wdzięczności ku Bogu za wszystkie łaski, jakimi mnie dobroć Boża obdarzyła. Życie zakonne było dla mnie miejscem, gdzie mogłam pokochać Jezusa i zaślubić się z Nim przez śluby zakonne. Życie jest krótkie, więc pamiętajcie, żeby życie wasze nie było bezmyślne, tylko wykorzystane na chwałę Bożą. O to bardzo proszę, to ostatnia moja prośba z tej ziemi. A pamiętajcie o mej duszy, zamówcie mszę świętą, abym prędko dług sprawiedliwości miłosierdziu Bożemu spłaciła. A ja, gdy będę w niebie, wam z procentem za to oddam. Żegnam was, mamusiu, po raz ostatni na tej ziemi. Całuję kochające ręce kochanej mamusi, aż do spotkania się w niebie. I was żegnam, drogi Stasiu i Jadziu, Franku i Zosiu, ciebie Marysiu i mój chrześniaku Geniu. Niech Bóg ma was w swej opiece, niech was wspiera i błogosławi na tej ziemi. A wy nie dajcie złym ludziom wyrwać wiary w Boga z serc waszych. Dziękuję wam za wszystko. Kochająca wasza siostra Marysia, oddana w Panu, siostra Maria Jakuba. Z testamentu świętej Urszuli Leduchowskiej. Bóg z wami, dzieci moje najdroższe. Każdą z was ściskam i tulę do serca swego. Każdą z was kocham. Modlić się za was nie przestanę, byśmy wszystkie razem złączone zostały u stóp Jezusa i Maryi w niebie. Odwagi, ufności, dzieci moje najdroższe, sercem i duszą jestem z wami, kocham i błogosławię. Odważnie naprzód, po drodze cnoty. Sursum corda, ufajcie.